A więc to się dalej dzieje. Polska złotówka dalej się zawala do dolara amerykańskiego. Mimo tego, że polska złotówka jest w danym momencie w bardzo złej sytuacji, to w polskojęzycznych mediach głównego nurtu możemy wyczytać, że polska złotówka się umacnia, no i że w ogóle Polacy nie wiedzą, co mają zrobić, bo polska złotówka jest w takiej dobrej sytuacji. A na wykresie widzimy tutaj zupełnie inną prawdę. Widzimy samą prawdę i same fakty. Tak się różnią, szanowni państwo, media głównego nurtu od zakresu informacji prawdziwych i faktów, które tutaj podajemy. Proszę zobaczyć. Dolar amerykański jest po 4 złote i 8 groszy w danym momencie. 4 złote i 8 groszy. Mogłoby w tym wcale nie być nic dziwnego, gdyby dolar amerykański nie był także bardzo tani wobec złota, gdy dolar amerykański drożeje do polskiego złotego, czyli polska złotówka bardzo się osłabia i jest naprawdę w bardzo złym stanie. To proszę zobaczyć, co się dzieje tutaj co się dzieje ze złotem. Ze złotem. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, ze złotem mamy gigantyczny problem, no bo złoto drożeje do dolara amerykańskiego i to na bardzo dużą skalę. Proszę zobaczyć, tutaj mamy wykres złota do dolara amerykańskiego. Złoto ostatnio oczywiście przebiło się do, proszę zobaczyć, 2432 dolary za jedną uncję. Teraz kosztuje 2370, przed chwilą było 2400 prawie. No i w tym momencie polska złotówka osłabia się nie dość, że tylko i wyłącznie do dolara, ale także osłabia się do złota w dolarach. Ze względu na to, że jeżeli chcemy kupić złoto, to musimy wydać najpierw więcej pieniędzy za dolary, ponieważ złotówka jest słaba wobec dolara, ale następnie musimy wydać więcej dolarów za złoto. I tak właśnie wygląda sytuacja polskiej złotówki, że polska złotówka jest w bardzo złej sytuacji. Proszę zobaczyć, 4 złote i 8 groszy. To naprawdę nie są żarty. W danym momencie mamy sytuację, w której w ogóle nie chce zadziałać formuła, gdy złoto się umacnia do dolara amerykańskiego, to także złotówka się umacnia. W danym momencie, gdyby ta formuła miała zaskoczyć w następnych dniach czy tygodniach, bo to się naprawdę już przedłuża, to dzisiaj dolar amerykański bez żadnego problemu mógłby kosztować 3,60, 3,70, a nawet 3,50. W kantorach mogliby dawać około 340 zł za 100 dolarów amerykańskich, ale jest zupełnie inaczej. Ze względu na to, że polska złotówka nie jest mocna, a polska złotówka jest drastycznie słaba. Szanowni Państwo, czy Donald Tusk zniszczy polską złotówkę, czy Kosiniak-Kamysz zniszczy polską złotówkę, czy Hołownia zniszczy polską złotówkę? Jak na razie to ją niszczą, szanowni państwo, ale dla niepoznaki w mediach możemy przeczytać, że polska złotówka się umacnia. No naprawdę, szanowni państwo, wszystko jest wywracane do góry nogami, nawet fakty, ale na szczęście mamy tutaj wykresy i Polacy nie są głupi, szanowni państwo, i widzą na wykresach czarno na białym, jaka jest w danym momencie sytuacja polskiego złotego, ale o tym się nikt nie dowie, szanowni państwo, w na dużą skalę, jeżeli nie udostępnicie tego filmu na swoich social mediach, na Facebooku, na Twitterze, na wszystkich innych swoich social mediach, jeżeli nie wyślecie tego filmu z linku w Messengerze, w WhatsAppie do swoich znajomych, nie udostępnicie na swoich social mediach, to wtedy dużo ludzi się nie dowie o tym, szanowni państwo. Bardzo proszę o klikanie łapeczki w górę, bardzo proszę o dawanie subskrypcji i merytoryczne komentowanie. Im więcej dacie łapek, tym mocniej algorytm YouTube wybije ten film na swoim kanale, na swoim algorytmie. Tak więc, gdyby było 1000 kciuków w górę, to wtedy algorytm może wybić bardzo mocno. Jeżeli udostępnicie na Facebooku, na Twitterze ten film, to algorytm może wybić bardzo mocno ten film i się dowiemy, jak jesteśmy w danym momencie okłamywani i ogłupiani. Szanowni Państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość. Tak więc wiemy, że dolar amerykański dalej jest bardzo drogi, jest coraz droższy. Proszę zobaczyć, dolar amerykański, proszę zobaczyć, jest coraz droższy. Złotówka przed chwilą kosztowała, proszę zobaczyć, złotówka przed chwilą kosztowała 3,91. Szła w kierunku, że tak powiem, umocnienia, no ale dzisiaj to jest 20, prawie 17 groszy mniej. No naprawdę, ja nie wiem, co się dzieje z tymi polskimi mediami głównego nurtu? Znaczy się, wiem, co się dzieje, ale no, szanowni państwo, to już nie jest temat na ten film. Mówmy sobie wprost, sytuacja jest wręcz patologiczna. Oczywiście,
Oczywiście. Polska złotówka umacnia się lekko do euro, bo jeżeli proszę zobaczyć, tutaj mamy sytuację, w której polska złotówka troszeczkę umocniła się do euro, ale dzisiaj się znów zawaliła. 4,25 na 4,33. Tak, czyli 4,20. Polska złotówka znacznie umocniła się do euro. Jest na poziomie, proszę zobaczyć, tutaj mamy, jest na poziomie pi razy drzwi z roku 20, 19, 18. To jest poziom ceny euro do polskiego złotego z roku, proszę zobaczyć, 18, 19. Ale czy to były dobre poziomy? No proszę zobaczyć, w roku 18 euro kosztowało 4,11. Proszę zobaczyć, w roku 15 euro kosztowało 4, tak? 390 zł dawali za 100 euro. Tutaj proszę zobaczyć, 4,06. W roku 11 euro kosztowało 3,90, w roku 11 w styczniu no, 370 zł dawali w kantorach, proszę zobaczyć, za 100 euro. W marcu 10 roku 3,83 euro, znacznie mniej dawali w kantorach. Tutaj potem to euro wzrosło mocno, ale szanowni państwo, no, mówmy sobie wprost, jakie są liczby, co mamy, jakie mamy karty, jakie mamy pionki. Nie dajmy się ogłupić mediom głównego nurtu, nie dajmy się ogłupić, szanowni państwo, kocopołom, jakie nam się wciska. W danym momencie mamy sytuację, w której zaczyna się sprzedawać w Polsce złoto w zwykłych sklepach u złotnika, szanowni państwo. Normalnie można kupić, iść sobie do sklepu, można kupić sobie złote monety, sztabki. Szanowni państwo, złotówka drastycznie traci na cenie. Polacy już masowo kupują złoto nawet w sklepach, w galeriach handlowych, na tak zwanych high street. Można kupić, szanowni państwo, już nie tylko złoto naszyjnikowe, że tam biżuterię, można kupić złoto podróżne, monetarne złoto, szanowni państwo, ze względu na to, że zwyczajnie dolar amerykański traci na cenie. Tylko problem jest w tym, że gdy dolar amerykański bardzo mocno traci na cenie, to polska złotówka do złota traci, to polska złotówka dalej traci do dolara amerykańskiego. Oczekujemy w danym momencie dolara. Naprawdę, oczekujemy w danym momencie dolara mniej więcej po 3,70, 3,60, a nawet 3,50 w następnych dniach, aż dojdzie do tego 3,50, 3,60 w następnych tygodniach. Jeżeli to się nie stanie, szanowni państwo, to oznacza, że polska złotówka jest zwykłym szmateksem, niewartym jakiejkolwiek trzymalności, niewartym niczego. Mówmy sobie wprost, szanowni państwo, mówmy sobie wprost. Ja nie mówię, że złoto, wierzcie, będzie drożyć, bo przecież ja nikogo nie namawiam do kupowania złota, sprzedawania złota, robienia czegokolwiek ze swoimi walutami. Ale wiemy jedno, że w danym momencie złoto drastycznie drożeje, jest sytuacja światowa. Ale to nawet nie chodzi o tą sytuację światową, chodzi też o drukarkę, chodzi też o niskie oprocentowanie. Nam się zaczyna wmawiać, że zaraz będziemy mogli obniżać oprocentowanie. No, szanowni państwo, jak możemy obniżyć oprocentowanie kredytów, jeżeli dolar amerykański, proszę zobaczyć, jeżeli dolar amerykański jest USD, PLN, jeżeli dolar amerykański, proszę zobaczyć, jeżeli dolar amerykański dzisiaj kosztuje 4,08 zł, dolar amerykański jest na najwyższych poziomach w historii, czyli polska złotówka jest na najniższych poziomach w historii do dolara amerykańskiego. Widzimy tą linię, którą narysowałem. Ta linia oznacza słabość złotówki. Tam, gdzie wykres dotyka, tam oznacza słabość złotówki. Jeżeli klikniemy tego dolara amerykańskiego w drugą stronę, proszę zobaczyć, PLN USD, USD, PLN USD, proszę zobaczyć, polska złotówka jest na totalnym zawaleniu. Tak, polska złotówka, tutaj mamy dolara amerykańskiego jeszcze z wcześniej. A polska złotówka, proszę zobaczyć, szanowni państwo, polska złotówka jest na totalnym zawaleniu. Tam jeszcze tego 96 to nie ma co liczyć, no bo... Ale proszę zobaczyć, polska złotówka jest na totalnym zawaleniu. Na totalnym zawaleniu. Polska złotówka, widzicie? Polska złotówka wpisuje się idealnie w trend zapadający się, przepraszam, nie tym, w trend zapadający się, totalny trend zapadający się polskiego złotego do dolara amerykańskiego, a dolar amerykański dodatkowo zawala się do złota, więc tego rodzaju algorytmem, no, mając złoto, zyskujemy dwukrotnie, no bo zyskujemy jednak
raz do dolara, raz do złota. Tak więc tak to wygląda. Oczywiście w danym momencie jest bardzo niebezpiecznie, ponieważ to złoto jest ultra, ultra drogie. Jednak z drugiej strony mamy też drugi taki dla wielu ludzi marazm. Dla mnie to wcale nie jest marazm, ale wielu ludzi w to w ogóle nie chce uwierzyć. No ale przecież mamy sytuację, w której proszę zobaczyć, powiedzmy trzymając 1 000 000 złotych w różnych tam walutach, czy to polska złotówka, czy to jest, szanowni państwo, euro, ale trzymając 1 000 000 złotych na koncie, to jeżeli ktoś dostaje na przykład 5% w skali, jeżeli ktoś dostanie w dolarach, czy gdzieś w jakiejś walucie 4-5% powiedzmy, jeżeli ktoś ma, szanowni państwo, takie oprocentowanie, no to to jest 50 tysięcy złotych miesięcznie, prawda? 50 tysięcy złotych miesięcznie. To dzisiaj, a z drugiej strony opowiada się kocopoły, że opłaca się inwestować w drogie apartamenty, które kosztują 1 000 000 złotych i które może na czysto dadzą ci 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, jeżeli je wynajmiesz, prawda? I będziesz miał obłożenie takiego apartamentu w każdym miesiącu. A w rzeczywistości, jeżeli dodasz do tego jakieś naprawy, jakieś dodatkowe koszty, że nie jest ciągle obłożony, no to szanowni państwo, dzisiaj pieniądz jest oprocentowany. Bardziej się opłaca trzymać pieniądz w banku niż inwestować w przecenione apartamenty w Polsce po takich cenach, bo jedno jest kupić za 1 000 000 złotych, powiedzmy kupujemy za 1 000 000 złotych 5 mieszkań po 200 tysięcy złotych i każde mieszkanie na przykład, wyobraźmy sobie, że daje, ja nie mówię, że są takie przeliczniki, bo nie, szanowni państwo, ale wyobraźmy sobie teraz hipotetycznie, jeżeli mamy 1 000 000 złotych i kupujemy 5 mieszkań i te 5 mieszkań generuje po 2000 złotych każde, no to mamy wtedy 10 tysięcy złotych powiedzmy na czysto, powiedzmy, że generuje 8 tysięcy złotych na czysto takich 5 mieszkań, no to mamy 8 tysięcy złotych, no ale jeżeli kupimy jedno mieszkanie za 1 000 000 złotych, to takowe mieszkanie, no tam wygeneruje nam 2,5 tysiąca złotych, a nie 8 tysięcy złotych, więc a na koncie w banku dostajemy 50 tysięcy złotych rocznie przy 5%, prawda? To jest bardzo dużo pieniędzy, to jest 2 razy więcej na czysto, bez żadnych problemów i tak dalej, a jeżeli ktoś mówi, że pieniądz traci na wartości, no to szanowni państwo, nieruchomości też tracą na wartości w znacznym stopniu, bo jeżeli w nieruchomość nie inwestujesz pieniędzy, nie inwestujesz czasu, nie naprawiasz, no to ona traci na wartości, ona nie zyskuje na wartości, ona tam może z inflacją iść i tak dalej, ale jeżeli nieruchomości nie naprawiasz, nie robisz, nie zajmujesz się nią, to jest generalnie jedna rzecz, szanowni państwo, chodzi o to, żeby posiadać aktywa, które są dosyć tanie, a dużo płacą tej dywidendy, tej renty, prawda? Bo każdy głupek może kupić coś za 3 miliony złotych, 3 razy pójść wygrać w milionerach i pójdzie sobie kupić za 3 miliony złotych apartamenty, którego nie wynajmie, a jak wynajmie, no to będą same problemy, tak? W tym samym czasie te 3 miliony możesz wrzucić na konto do banku i dostawać te 150 tysięcy złotych, powiedzmy, w zależności w jakiej walucie, prawda? Tak więc, a jeżeli ktoś mówi, że no tak, no pieniądz traci wartość, ale szanowni państwo, nieruchomości też tracą wartość. Jak kupisz coś za 1 000 000 złotych, to nie znaczy, że to sprzedasz za tydzień za 1 000 000 złotych, bo przede wszystkim w wielu krajach płaci się od tego wielki podatek, prawda? W zależności od kraju, ale możesz sprzedać to taniej. Możesz mieć inne problemy, prawda? Możesz nie móc sprzedać, a za to sprzedasz, a jak za jakąś walutę sprzedasz, no to musisz zobaczyć, czy ta waluta wzrosła, prawda? Bo to też są takie kocopoły. Popatrzmy, tutaj pokażę taką sytuację. Proszę zobaczyć, USD PLN. Proszę zobaczyć, szanowni państwo. Tutaj mamy rok 2008 i proszę sobie, że w 2008 roku bez problemu było można kupić jakiś apartament za 200 tysięcy złotych w Polsce, tak? Tylko że 200 tysięcy złotych w 2008 roku to było 100 tysięcy dolarów. Czyli w 2008 roku, jeżeli ktoś chciał kupić apartament za 200 tysięcy złotych, no to musiał wydać 100 tysięcy dolarów. Proszę zobaczyć, 100 tysięcy dolarów, tak? 100 tysięcy dolarów i to nie są żarty, tak? Czyli apartament za 200, bo dolar był po 2 złote, tak? Następnie
ten dolar amerykański, powiedzmy, szanowni państwo, proszę zobaczyć, on wzrósł tutaj, powiedzmy, w półtora roku, to było mniej więcej, czy tam rok, proszę zobaczyć, i już 100 tysięcy dolarów kosztowało 400 tysięcy złotych, więc po pół roku, czy roku, można by było kupić za te 200 tysięcy, przepraszam, za te 100 tysięcy dolarów, już dwa apartamenty, jeżeli one tak nie wzrosły na cenie, tak? Czyli co było lepsze? Trzymanie pieniędzy w nieruchomościach, czy trzymanie pieniędzy w gotówce akurat wtedy? Ja nikogo nie namawiam do niczego, do kupowania nieruchomości, trzymania pieniędzy w gotówce, czy robienia czegokolwiek. Dalej widzimy, że to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, bo generalnie w Polsce jest bardzo duża propaganda, która likwiduje myślenie dywersyfikacji i myślenia abstrakcyjnego. Innego, prawda? Przede wszystkim, tak? Trzeba wiedzieć, jakie się ma karty na stole i tyle. Druga sprawa, no proszę zobaczyć, potem ten dolar amerykański spadł, nieruchomości może i wzrosły na przykład do góry po 3 czy 4 latach, powiedzmy, na przykład z 200 tysięcy na 280 tysięcy, czyli dosyć duży wzrost, bo to jest wzrost 40%, ale 280 tysięcy to dalej było 100 tysięcy dolarów, proszę zobaczyć, tak? 100 tysięcy dolarów, czyli widzimy, że ceny nieruchomości tutaj w ogóle nie wzrastają w dolarach amerykańskich, a tutaj była chwila, tu była chwila, gdy o połowę staniały nieruchomości w Polsce w dolarach amerykańskich, jeżeli nie nabrały w złotówkach dwukrotnie, tak? A nie nabrały wtedy. Druga sprawa, tutaj mamy dolara po 3 złote, no powiedzmy, że ta nieruchomość stąd wzrosła z 200, potem 280 i do 300, ale to jest dalej 100 tysięcy dolarów, szanowni państwo. To jest dalej 100 tysięcy dolarów, prawda? Tutaj się ludzie podniecają, że ceny nieruchomości wzrosły już dwukrotnie, ale szanowni państwo, tutaj widzimy, to jest dalej 100 tysięcy dolarów. Co z tego, że nieruchomość, która była warta 200 tysięcy, dzisiaj jest warta 400 tysięcy, ale to jest dalej 100 tysięcy dolarów. Co z tego, że półtora roku temu, gdy były zerowe oprocentowania, to bałwany szły na 0%, kupowały te przecenione nieruchomości. Nieruchomości były po 500 tysięcy złotych, ale szanowni państwo, to dalej było 100 tysięcy dolarów. No dalej było 100 tysięcy dolarów, prawda? Naprawdę musimy zacząć myśleć, znaczy się, szanowni państwo, no musimy zacząć narrację mieć inną w Polsce, że jest coś takiego jak dywersyfikacja, szanowni państwo, ryzyka i różnego rodzaju aktywa i nie wrzuca się wszystkich jajeczek do jednego koszyczka, bo jak jajeczek, szanowni państwo, jak koszyczek upadnie, to jajeczka się zbiją, tak? I jest dzisiaj, mówmy sobie wprost, dzisiaj normalnie w mediach głównego nurtu klepią o umocnieniu polskiego złotego. Szanowni państwo, polska złotówka osłabia się od tygodni. Od tygodni. Polska złotówka od tygodni drastycznie, generalnie osłabia się do dolara amerykańskiego, gdy powinna się umacniać, gdyż dolar amerykański traci do złota i to się nie dzieje. Polska w zawiesinie złotówka jest, szanowni państwo, a teraz jeszcze 4,08 to już w ogóle jest, to są ceregiele. Dolar amerykański ciągle konsekwentnie drastycznie traci do złota, a polska złotówka do dolara, czyli polska złotówka traci do dolara troszeczkę i do złota jeszcze więcej. Szanowni państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość. No ale nie dziwmy się, szanowni państwo, że złoto drożeje, ponieważ na świecie, no tak to już jest. No mówię, w Polsce już można kupować złote monety na ulicach, szanowni państwo. W Polsce już złote monety można kupować na ulicach. Tu już nie trzeba, wiecie, gdzieś tam dzwonić. Idziesz na ulicę, sobie kupujesz złotą monetę. Znaczy nie od jakichś tam cyganów, tak jak kiedyś, pamiętacie, jak chodzili cygani i tam mówili, patrz co mam, zobacz, tu mam, patrz, złoto mam. Wiecie, pamiętacie tych cyganów wszystkich tam, czy tam innych tam, jak oni tam chodzili i opychali tombak, prawda, no, śmieszne, prawda, czy tam coś. Ale ja mówię renomowanych sklepach, szanowni państwo, z certyfikatami. O takim złocie bilonowym mówię. Już niedługo zobaczycie, że jak dolar, jeżeli tak będzie dalej szła sytuacja. Oczywiście to się może zawalić, ale to jak się to ma zawalić, co obniżą oprocentowanie dolara amerykańskiego, co obniżymy oprocentowanie polskiego złotego. Szanowni państwo, my w danym momencie mamy tylko troszeczkę wyższe oprocentowanie złotówki niż dolar amerykański. Nie wiem, chyba żeś sobie, wczoraj się zmieniło, ja sobie zrobiłem jeden dzień wolnego, aby, szanowni państwo, wyczyścić sobie mózgownicę. No ale zobaczmy tutaj, jeżeli chodzi o dolary amerykańskie. Nie no, 5,5% dalej, szanowni państwo, proszę zobaczyć. Oni mają 5,5, my mamy 5,75, a Brytyjczycy mają 5,25, szanowni państwo, tak? A nam się mówi o jakiejś dobrej sytuacji, szanowni państwo. Gdy Brytyjczycy mają oprocentowanie Banku Anglii 5,25,
to można dostać kredyty hipoteczne na 4,95 tam z dopłatami, prawda, znaczy się z FIS, z tymi opłatami dodatkowymi, no to wychodzi, szanowni państwo, że w danym momencie w Wielkiej Brytanii kredyty hipoteczne są dostępne na oprocentowanie, które jest pi razy drzwi 5,25, czyli tyle co oprocentowanie Banku Anglii, Bank of England, a w Polsce, szanowni państwo, oprocentowanie 5,75, a kredyty oprocentowane na 8,90, prawda? To jest, wiecie, dziwaczne, szanowni państwo, to jest dziwaczne. Popatrzcie, jak się ryje Polaków, tak się ryje Polaków, szanowni państwo, tak się ryje Polaków, mówi się o jakimś wielkim kryzysie, szanowni państwo, a że u nas dalej kryzysu nie ma, ale to Polak, szanowni państwo, za kupno mieszkania czy tam domu, musi na ratek domu czy tam mieszkania musi pracować, szanowni państwo, 60 dni, czy tam 60, 70 dni, szanowni państwo, a Brytyjczyk pracuje sobie w danym momencie 20 dni, więc gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie są te wszystkie indeksy, które pokazują, że Polska to już taka bogata jest, że już tak fajnie jest, szanowni państwo, że mamy wszyscy serduszka ponaklejane, jesteśmy tacy fajni, uśmiechnięci, jest nam tak milutko, prawda? Wcale nie jest nam milutko, wcale nam nie jest fajnie, szanowni państwo, wcale nie jest sexy, szanowni państwo, jest tragicznie, to tylko i wyłącznie propaganda, jak ta propaganda w mediach głównego nurtu, szanowni państwo, która wpaja dzisiaj Polakom, że polska złotówka się umacnia. No naprawdę, no szanowni państwo, piekło zamarzło. No piekło zamarzło, no mówię. No jak to zobaczyłem, mówię, Jezu, no ja się nie dziwię, że to wszystko chodzą ludzie, klepią takie głupoty, że szok. No to jeżeli w sytuacji, w której, szanowni państwo, złoto drastycznie drożeje, polska złotówka zawala się do dolara amerykańskiego. Ja widzę w mediach głównego nurtu, że polska złotówka to się umacnia. No proszę sobie wyobrazić, no zgrozo, no zgrozo, no szanowni państwo. No to jest przerażające, ale na szczęście, szanowni państwo, żyjemy jeszcze w świecie, w których można jeszcze rozmawiać o ekonomii, gospodarce i finansach. Szanowni państwo, kochajmy finanse, ekonomię i gospodarkę, kochamy biznes, bo bardzo szybko odchodzi, szanowni państwo, tak jak wykresy walut z internetu, które weszły do strefy euro, szanowni państwo, bo one poznikały, bo wtedy można sprawdzić, po ile były te waluty, jak one zyskały, a gówno zyskały. Szanowni państwo, taka jest w danym momencie rzeczywistość. W następnych dniach dowiemy się, szanowni państwo, co się zdanie z polską złotówką do dolara amerykańskiego i do złota. Czy Donald Tusk zniszczy polską złotówkę? Czy Donald Tusk, szanowni państwo, wprowadzi następne niszczące, destrukcyjne programy niszczenia polskiego złotego, jak rozdawanie miliardów złotych zagranicznym bankom i zagranicznym deweloperom? Jak, szanowni państwo, miliardy złotych wtapiane w inne dziwaczne jakieś programy, szanowni państwo, przez co polska złotówka się zawala, przez co mamy bardzo ciężką sytuację w Polsce. W danym momencie nie ma, w Polsce dobrej sytuacji nie ma, nie ma, nie ma, szanowni państwo, przez chwilę była, już nie ma, nie ma dobrej sytuacji, nie ma polskiej mocnej złotówki, a jeżeli Donald Tusk zniszczy polską złotówkę jeszcze bardziej, jeżeli Donald Tusk, to Kosiniak-Kamysz i Hołownia, czyli ludzie, którzy znienacka podwyższyli wiek emerytalny naszym babciom, naszym matkom, naszym ojcom, szanowni państwo, o zgrozo, a ten człowiek, szanowni państwo, w danym momencie przewodzi naszej armii. Człowiek, który nie miał krzty, szanowni państwo, nie miał krzty, szanowni państwo, honoru, aby nie robić tego, co zrobił, a zrobił, szanowni państwo, znienacka podwyższył wieki emerytalne, a w innych krajach się to robi powoli. Donald Tusk, który romnął na OFE, szanowni państwo, razem z romną, no zabrali, znaczy stwierdzili, że to już nie jest nasze, szanowni państwo, widzicie, za jednego rządu OFE był on Polaków, a za drugiego rządu OFE nie było Polaków, szanowni państwo. Za jednego rządu Polska będzie Polaków, a za drugiego rządu Polska będzie, nie wiem, kogo, Brukselczyków. Nie wiem, szanowni państwo, no taka w danym momencie jest sytuacja. I mówię wam, jeżeli zawalą polskiego złotego, już nie będzie mentalnego odwrotu. Polacy się zgodzą na wejście do strefy euro, wejdziemy po zawalonym kursie. Szanowni państwo, po zawalonym kursie wejdziemy do euro. Rozdadzą nasze rezerwy walutowe, rozdadzą nasze złoto, a na samym koniec będziemy chwilowo korzystać z niskiego oprocentowania w walucie euro, co spowoduje gigantyczną spiralę zadłużenia i, szanowni państwo, na początku zbiedniejemy przede wszystkim dlatego, Donald Tusk wyprzeda całe nasze złoto. Donald Tusk, szanowni państwo, wyprzeda 200 miliardów dolarów amerykańskich z Narodowego Banku Polski. Następnie wejdziemy po zawalonym kursie polskiego złotego do euro, szanowni państwo, bo polska złotówka nie jest silna, polska złotówka to dno,
Szanowni Państwo, polska złotówka w danym momencie to dno, to gówno, zwykłe gówno inwestycyjne, taka jest rzeczywistość. Jeżeli coś ci tanieje do dolara, a dolar tanieje do złota, to to jest zwykłe inwestycyjne gówno, szanowni Państwo. Taka jest rzeczywistość, taka jest prawda. Mówmy sobie wprost, szanowni Państwo, no mówmy sobie wprost, że taka jest sytuacja. Jeżeli wejdziemy właśnie do tej strefy euro, to tak, najpierw rozdadzą 200 miliardów, najpierw rozdadzą nasze 200 miliardów, które zbieraliśmy przez 30 lat, harując, szanowni Państwo, na zachodzie. 200 miliardów, trylion złotych, 1000 miliardów złotych rozdadzą brukselskim urzędnikom z naszego konta i będą opowiadali, że tu dostaną 20 miliardów na to, żebyśmy, nie wiem, szanowni Państwo, pozaklejali sobie kominy. A 1000 miliardów złotych leży w Narodowym Banku Polskim, leży złoty i oni to oddadzą, szanowni Państwo. Następnie wyjdziemy po zawalonym kursie, co sprawi, że nasze emerytury, że nasze wypłaty zamiast 7 tysięcy złotych będą wynosiły 3 tysiące złotych, a na samym końcu z tej bidy, z rozdania rezerw walut naszego złota i po zawalonym kursie wejścia do strefy euro, szanowni Państwo, bo pewnie ERM2 nie będzie się dało utrzymać. Co się stanie? Zaczniemy pożyczać na niski procent, szanowni Państwo, bo będzie w euro, tylko że nie będzie zamrożonych kredytów, nie będzie na 10, 15 czy 20 lat, tak jak w świecie anglosaskim, tylko będą oprocentowania zmienne, ponieważ rynek bankowy w Polsce to jedno wielkie bagno, szanowni Państwo, i wtedy to już będzie koniec końców. Ja oczywiście uważam, że koniec końców to będzie oddanie naszych rezerw złota i wejście po zawalonym kursie do strefy euro. No ale to jeszcze by człowiek miał jakąś nadzieję, chociaż nadzieja matką głupich, szanowni Państwo, ale już przywalenie nam niskich oprocentowań w takim kraju jak my, z takim systemem bankowym, to już będzie over, ale nic się nie zmieni, szanowni Państwo, jeżeli nie udostępnicie tego filmu, udostępnicie ten film, szanowni Państwo, na swoich social mediach, niech ten film ma 3000, szanowni Państwo, kciuków, niech on się rozwija, niech on się roznosi tam, gdzie powinien, abyśmy uratowali nasze rezerwy walutowe, nasze złoto, żebyśmy uratowali naszą złotówkę, nasze wypłaty, nasze wynagrodzenia, a na samym końcu, szanowni Państwo, żeby nas nie zadłużyli w euro, dla niezamrożonych oprocentowaniach, że jak podwyższą oprocentowania, tak jak teraz podwyższyli, się nigdy, szanowni, my jesteśmy pariasami, my teraz jesteśmy pariasami, mówmy sobie wprost, ale my, ja nie wiem, kim my będziemy. My, szanowni Państwo, w danym momencie mamy pańszczyźnianą, feudalną gospodarkę, ale po wyprzedaniu tego wszystkiego, szanowni, tych wszystkich rezerw, tego złota, tego wszystkiego i potem zadłużeniu nas w eurasach, czyli czegoś, czego my nie możemy emitować, to jest nigdy. Polska, szanowni Państwo, będą rozbiory, szanowni Państwo, będzie czwarty rozbiór Polski, szanowni Państwo. Mongoły nie zniszczyły, Sowieci nie zniszczyli, Ruski nie zniszczyli, Niemcy nie zniszczyli, Austriacy nie zniszczyli, nawet potop szwedzki nas nie zniszczył, a zniszczy nas Donald Tusk, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Hołownia i Kosiniak-Kamysz. Pozdrawiam, zapraszam do udostępniania tego, szanowni Państwo, nie ma na to czasu.